Siemaneczko, z tej strony Dawid. Nagrywamy dalej ze sklepu terrorystycznego Waran we Wrocławiu. O czym Wam dzisiaj opowiem? Jakie podłoże dla Gekona Lamparciego? Teraz chciałbym Wam pokazać te podłoża i przedstawić wszystkie aspekty za i przeciw. Pierwsze podłoże i moim zdaniem akurat najlepsze to są, słuchajcie, ręczniki papierowe. Plus ręczników papierowych jest takie, że są one zrobione z celulozy. W momencie, kiedy zwierzak połknie, zje kawałeczek takiego podłoża i nie będzie to jakaś ilość masakrycznie duża, to wydali to. Po drugie, łatwo jest nam zachować higienę. Łatwo jest posprzątać, zwinąć ręczniki, przemyć dno pojemnika i je wyrzucić. Idealne podłoże jako na kwarantannę, ale ma jeden minus. Jest po prostu brzydkie, tak? Od razu na nim widać kupy i tak dalej. To jest minus i plus. Na hodowlach używa się ręczników papierowych. I nie znam żadnej hodowli, która by robiła wykony na większą skalę, która nie używa ręczników papierowych. Natomiast w domu często chcemy mieć terrarium ładne, ozdobne, z wystrojem, żeby pełniło jakąś tam funkcję ozdobną, bo w hodowli nie zależy nam na ozdobności, tylko na dobrobycie zwierzaków, żeby miały jak najlepszą kondycję i żeby można było je skutecznie rozmnażać. Więc teraz tak, przez wiele lat było polecane najbardziej hardkorowe możliwe podłoże, to są tak zwane drewienka bukowe. Mieliśmy je tu w sklepie w sprzedaży, ludzie je brali, chcieli, więc mieliśmy, ale jako specjalistyczny sklep terrorystyczny postanowiliśmy, że nie będziemy sprzedawać gówna. Po prostu zarobimy troszeczkę mniej, ale nie będziemy sprzedawać gówna. Będziemy uświadamiać ludzi, co jest dobre, a co jest złe. Tak? My prowadzimy to z pasją i nie mamy w ofercie takiego podłoża i nie będziemy mieć po prostu, bo to podłoże nadaje się do wędzenia, a nie do trzymania na nich zwierzaków. Tak? Inne podłoża, które się nadają. Podłoże celulozowe. Widzicie? To jest podłoże, ja może odłożę sobie to, żeby to było lepiej widać. I to tak naprawdę jest nic innego jak papier, jak zwykła celuloza, tak? Ona ma troszeczkę fajniejszą fakturę, więc terrarium będzie wyglądało wizualnie i fajnie. Jest bezpieczne, bo też po połknięciu zostanie wydalone, tak? Chyba że Gekon się naje tego bardzo dużą ilość. No to wtedy to napęcznieje w układzie pokarmowym, też może dojść do zaczepowania. Więc tak, bezpieczne na pewno. Wizualnie, no jeżeli Gekon narobi na to, w to kupy i tak dalej, to wszystko się wymiesza, to szybko wygląda brzydko. Więc jest to podłoże bezpieczne, ale uznajmy, że jest to podłoże brzydkie. Następnymi podłożami, słuchajcie, które są bezpieczne w miarę i są ok, to jest tak zwana glina. I słuchajcie, posiadamy glinę zarówno dla leniuchów, czyli już gotową całkowicie do użytku. Wygląda to, słuchajcie, dokładnie w ten sposób, tak? I to w momencie, kiedy dostanie troszeczkę wody, rozsypujemy sobie to w terrarium, to występuje w różnych kolorach i tak dalej, dostanie wodę, możemy z tego formować takie bardzo fajne jakieś tam struktury, nawet jamy, jeżeli je tam oczywiście odpowiednio uzbroimy, żeby się nie zapadały. I później to wysycha i tworzy tak zwaną twardą strukturę. I jest to podłoże stuprocentowo bezpieczne. Ale ma też swoje minusy, tak? Minusem, słuchajcie, takiego podłoża jest na pewno to, że te kupy trzeba z tego ścierać, tak? To lubi też wysychać, pękać, więc trzeba to cały czas o to dbać, pielęgnować, gdzieś tam dopryskać tej wody, znowu to uformować i tak dalej, więc jest przy tym moim zdaniem najwięcej pracy, natomiast tworzy to najbardziej naturalny efekt, więc w takich terariach ozdobnych i tak dalej. Zadamy też podłoża, to kupicie w każdym takim specjalistycznym sklepie, tak? Te gliny, które się rozrabia z piaskiem i z wodą i tworzy identyczny efekt jak ten dla gotowców, więc całkiem fajne, całkiem bezpieczne podłoże, ładnie wyglądające w naturalnych terariach, ale już w szklanym terarium i tak dalej, no nie będzie to ciekawie wyglądało. Często zdarza się, że brzuszki tych gekonów barwią się od tych glin, więc też jest to jakiś tam minus. Teraz słuchajcie, następne podłoże, czyli piasek. I tutaj, ja Wam pokażę, posiadamy kilka takich produktów, tak? Jednym z takich produktów, słuchajcie, jest taki piasek z Egzotery. Widzicie? Przeznaczony niby dla gekonów lampartych. On jest bardzo drobniutki i pylisty. Drugi taki piasek, też drobniutki i pylisty w takim kolorze. One się niczym od siebie nie różnią, tylko kolorami i jakimś tam
zdjęciem. Jest też, to dotyczy wcześniejszych podłóż, takie podłoże, które jest taką właśnie ala gliną, no, czyli to jest nic innego jak ta sama glina tutaj, nie pokazałem tego wcześniej. Są też gliny tego typu, są też piaski jakieś tam czerwone i tak dalej. Jest też coś takiego jak piasek jadalny. Ale teraz chciałbym wam coś opowiedzieć o tych piaskach i ogólnie o zachowaniu zwierząt, jeżeli chodzi o piasek. Bo piasek teoretycznie jest uznany za złe podłoże dla Gekona Lamparciego. Dlaczego piasek jest złym podłożem dla Gekona Lamparciego? A może nie jest złym? Słuchajcie, Gekony Lamparcie w naturalnym środowisku bardzo często badają swoim językiem, pyszczkiem otoczenie, tak? I badając to otoczenie, pobierają tym językiem ten pokarm, który znajduje się na dnie. Ale też, jeżeli brakuje im jakichś tam substancji odżywczych i tak dalej, to zlizują na przykład ze skał różne sole mineralne. W ten sposób uzupełniają swój organizm, te niezbędne mikroelementy, więc to jest takim naturalnym zachowaniem Gekona Lamparciego. I problem z jedzeniem podłoża bardzo często występuje u gekonów, które mają jakieś niedobory. Dlatego bardzo ważna jest suplementacja. Zrobię o tym całkowicie osobny odcinek. Piasek, słuchajcie, czy piasek jest tak naprawdę realnie tak bardzo, bardzo złym podłożem? Słuchajcie, nie do końca, bo jeżeli to będzie prawdziwy piasek, my będziemy mieli odpowiednie doświadczenie, to nie ma problemu. Ludzie bardzo często kupują tak zwany mielony kwarc. On ma bardzo ostre krawędzie i ten kwarc nie wywołuje tyle co zaczopowanie, co infekcję układu pokarmowego. Po prostu te ostre krawędzie tego mielonego kwarcu podrażniają układ pokarmowy i powodują, że zwierzę jest zaczopowane. Ja uważam, że jeżeli jesteśmy doświadczeni i odpowiednio suplementujemy witaminy, wapń, minerały. Zwierzę ma do dyspozycji w miseczce i to każdemu polecam wapń, który może tak naprawdę sobie zjadać kiedy chce, którego praktycznie nie da się przedawkować, to dlaczego nie? Nie widzę w tym najmniejszego problemu, ale to wymaga naprawdę doświadczenia i da się gekony trzymać na piasku. Ale jednak jest to obarczone jakimś tam ryzykiem, nie? Więc tutaj musimy bardzo, bardzo uważać i nie polecam robić tego na start, ale nie wolno robić z piasku najgorszego możliwego podłoża. Mówimy oczywiście o specjalnym, drobniutkim piasku. To jest dosyć drogi produkt, tak samo glina też wychodzi drogo, ale tak jak mówię, zostawmy to dla doświadczonych. Tutaj są takie młode, miesięczne gekoniki o wadze tam powyżej 10 gram. Ogólnie kupując sobie małego, pierwszego gekona i tak polecam jakiś czas trzymać go na tak zwanej kwarantannie, na ręcznikach papierowych. Wtedy jest łatwiej nam obserwować, czy gekon robi kubki, jakie są te kubki, czy je i tak dalej, ale o tym będzie osobny odcinek. A teraz dalej wracamy do kwestii podłoża. Następnym, słuchajcie, podłożem, pokażę wam i zaraz wrócimy sobie do gekonów. To jest, słuchajcie, podłoże z kolby, z kukurydzy. Występuje ono w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest tak zwany chipsy mais, a druga wersja to jest tak zwany chipsy ultra. Chipsy mais ma troszeczkę inną konsystencję, ja wam pokażę, bo my akurat w sklepie u Gekonów Lamparcich używamy tego podłoża i używamy podłoża chipsy ultra. I to podłoże jest naprawdę bezpieczne. Najczęściej je polecamy, tak? Wizualnie jest w miarę ok. Chipsy Ultra od Chipsy Mais moim zdaniem jest o tyle lepszy, że po pierwsze tak mocno nie pyli, po drugie inaczej reaguje z ewentualną wilgotnością, tak? Czyli Chipsy Mais potrafi pleśnieć, dziwnie się tak rozpadać. Z Chipsy Ultra nie ma jako tako tego problemu. Jest on jednak taki bardziej drobniejszy. Tamten ma takie bardziej okrągłe kształty, więc no, Chipsy Ultra lepsze. No i odnośnie tego Chipsy Mais, Chipsy Ultra. Oczywiście może zdarzyć się przypadek, że źle suplementowany gekon naje się takiego podłoża i dojdzie do zaczopowania jelit. Natomiast my osobiście, sprzedając tego naprawdę setki, jak nie tysiące, jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Więc uważam, że jest to podłoże, które można śmiało
polecić. Naprawdę trzeba by mieć ogromnego pecha, żeby zwierzak się tym zaczopował, choć słyszałem o takich przypadkach, ale osobiście nie miałem z nimi nigdy do czynienia. Więc no, myślę, że podłoże typu glina jest stuprocentowo najbezpieczniejsze, ale wymaga od nas najwięcej zachodu. Podłoże typu Chipsy Ultra jest podłożem w 98% bezpiecznym, nie wymaga od nas praktycznie żadnego większego wysiłku. Podłoże, pokażmy tutaj gościa, typu piaski, piaski jadalne wymagają już doświadczenia, przede wszystkim w suplementacji i stałej, bacznej obserwacji zwierzaka. Podłoża typu piasek kwarcowy, mielony, podłoża typu torf, który wysycha i się pyli, chipsy kokosowe, drewienka, bukowe całkowicie odpadają. Po prostu najzwyczajniej w świecie w ogóle się nie nadają. Te gekony tutaj wpuściłem specjalnie, żeby uatrakcyjnić ten odcinek, żebyście nie musieli na moją brzydką mordę cały czas patrzeć, tylko żebyście sobie pooglądali zwierzaki, o których aktualnie rozmawiamy. Kilka słów o tych gekonikach. Z tyłu mamy, tutaj ogólnie są trzy gekoniki, tak zwane bold, tak? Czyli widzimy grubą linię, która będzie z wiekiem się pogrubiała. One dodatkowo, ten na górze ma gen Eclipse, tutaj Eclipse rozbył ten wzór, więc to już tak wartościowy bolt nie będzie. Tutaj nadchodzi nam młody osobnik Tremper Albino Eclipse, czyli Raptor, i widzicie, od góry jest świetlówka i patrzcie, jak ten gekon reaguje, od razu ma zamknięte oczy, bo mu to intensywne oświetlenie przeszkadza. Tutaj znowuż mamy jeszcze gdzieś, o, jest, zbunkrował następny młody Tangerine Raptor, czyli Tremper Albino Eclipse i Tangerine, bo jest zwierzak wyselekcjonowany na pomarańczowy kolorek. Tyle w temacie, dzięki wielkie, pozdróweczki.